Witamy Państwa serdecznie na otwarciu, można powiedzieć, najkrótszej, ale i najszybszej drogi w mieście. Nie mówię tutaj oczywiście o prędkości, jaką można rozwijać na tej drodze, ale mówię o prędkości, w jakiej ta inwestycja została wykonana, bo jak ja pracuję w gminie Nowogard 10 lat, a jeszcze wcześniej byłem około 8 radnym, to nie pamiętam, żeby jakakolwiek ulica w mieście była w tak szybkim tempie, tak kompleksowo wykonana. Praktycznie 2 lata temu rozpoczęliśmy i najpierw wybudowaliśmy oświetlenie tej drogi, które tutaj możemy zauważyć, kilkanaście lamp, kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych, zrobiliśmy to ze środków własnych, a następnie zaprojektowaliśmy wykonanie jezdni wraz z kanalizacją deszczową, która odwodniłaby ten teren. Potem złożyliśmy wniosek o pieniądze zewnętrzne, bo okazało się, że kwota tego zadania to 1 200 000 zł i gmina nie ma takich pieniędzy, szczególnie, że to nie jest jakaś kluczowa w sensie komunikacyjnym droga w mieście, ale ważna, bo prowadzi do gospodarstw domowych naszych mieszkańców. W związku z tym nie było pieniędzy w budżecie i rozpoczęliśmy starania o środki zewnętrzne i pozyskaliśmy na ten cel ponad 860 000 zł. Przy wkładzie własnym niecałe 300 tysięcy gminy Nowogard ta inwestycja została wykonana. Oczywiście ogłosiliśmy przetarg. Przetarg wygrała firma Dromos, pan Sławomir Serafin tutaj obecny, która w krótkim i terminowym czasie zadanie wykonała. Wnioskowali o to przede wszystkim mieszkańcy tutaj obecni. Mamy 2 mieszkańców dzisiaj obecnych i pan oraz tutaj kolega z tyłu. Oczywiście mieszkańców jest więcej i więcej osób zabiegało o to zadanie. Oczywiście dzisiaj jest dzień pracujący, każdy ma swoje zadania i dzisiaj spotykamy się po to, żeby oddać tą drogę mieszkańcom już do takiego użytku, jaką myślę, by sobie życzyli. Są z nami dwaj panowie radni, pan Jacek Rafiński i pan Jerzy Kubicki. Chciałbym podziękować radnym, że też szybko i bez problemu głosowali pieniądze na tą inwestycję, zarówno jeśli chodzi o oświetlenie, jak i również o wykonanie drogi i kanalizacji deszczowej. Także mamy 3 zadania zrobione w krótkim czasie. Oświetlenie, kanalizacja deszczowa i nawierzchnia. Zastanawialiśmy się, jaką nawierzchnię zastosować, czy zrobić tutaj asfalt, czy zrobić to tu polbruk. Uznaliśmy, że przy osiedlach domowych, gdzie ludzie mieszkają, nie ma zakładów pracy dużych, nie ma ruchu ciężkiego, polbruk jest najlepszym rozwiązaniem. Bo nawet jakby ktoś się chciał włączyć w sieć, a się buduje, czy działka jest wolna, to po prostu rozbiera to jak klocki Lego, składa z powrotem i nie ma tych łat, nie ma tych dziur. Potem mrozy tego nie wybijają i ta technologia sprawdza się właśnie na drogach osiedlowych. Oczywiście zrobiliśmy to wspólnie z mieszkańcami, bo na etapie i koncepcji oświetlenia i koncepcji budowy drogi zaprosiliśmy mieszkańców, żeby się wypowiedzieli, jakie mają zdanie, co by chcieli. Potem projektant zebrał to do kupy, zaprojektował, złożył do powiatu, uzyskał pozwolenie na budowę. No od tego czasu już praktycznie zmian nie można wprowadzać, więc wyłoniliśmy wykonawcę i wykonawca wykonał to zgodnie z projektem. Szybko, sprawnie i myślę ku zadowoleniu mieszkańców. A czy są zadowoleni mieszkańcy, to myślę, że zaraz sami powiedzą, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Mogę tylko króciutko powiedzieć, że to jest dzień do nocy. Takie porównanie. Przedtem było szalenie ciężko jeździć tutaj. A teraz jest ekstra, naprawdę. Jest bardzo dobrze.